Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Ta niedziela jest takim darowanym, pogodowym bonusem po tej, nazwijmy to, dynamicznej sobocie. Dzisiaj dostaliśmy się pod wpływ wyżu z nad południowej, południowo-zachodniej Europy. To oczywiście już widać na naszej pogodowej mapie. Jest bardzo dużo przebłysków słońca. Na południu to nawet widać i czyste, błękitne niebo, ale przebłyski zdarzają się i też nad północno-zachodnią częścią kraju. Więcej chmur nad Suwalszczyzną i tylko tam trzyma lekki mróz. W pozostałych regionach, proszę zobaczyć, co się dzieje, temperatura już powyżej zera, bo wiatr wieje z południa i on przygna do nas jeszcze większe ciepło, które poczujemy jutro, ale o tym za chwilę. Dzisiaj bez opadów, dopiero pod koniec dnia nad Niziną Szczecińską zaczną się zbierać kolejne chmury i to będzie zapowiedź zmiany, dużej zmiany pogody, jaką przyniesie poniedziałek, więc od razu proponuję Państwu zobaczyć, co się będzie działo jutro. Jutro od północnego zachodu wkroczą nad Polskę kolejne chmury, tym razem już nie ze śniegiem, ale z deszczem. Będzie padać niemal w całym kraju. Wspomniany wyż odchodzi na wschód, na południowy wschód, dlatego w tych regionach południowo-wschodnich najdłużej utrzyma się tam słoneczko. Bez opadów pogoda, a w pozostałych regionach już deszczowo. Na północnym wschodzie, gdzie będzie najniższa temperatura, ale zwracam Państwa uwagę, że też powyżej zera, deszcz będzie się mieszał ze śniegiem, a nawet może się pojawić marznący deszcz. Więc jutro na Mazurach, na Suwalszczyźnie może się pojawić gołoledź. To ważna informacja dla kierowców i dla pieszych. W pozostałych regionach deszczowo, no i najcieplej przy zachodniej granicy. Niewykluczone, że tam lokalnie ociepli się nawet do 9 stopni, ale będzie bardzo mocno wiało. Ten wiatr już się nasilił tej nocy, z niedzieli na poniedziałek. Porywy mają dochodzić na wschodzie do 60, na zachodzie nawet do 85 km na godzinę. To już jest naprawdę bardzo dużo. Nad morzem do 90, więc na Bałtyku na pewno będzie sztorm. A w górach zdecydowanie porywy powyżej 100 km na godzinę. W Karpatach do 130, a w Sudetach, uwaga, do 170 km na godzinę. Powieje z południowego zachodu. We wtorek znowu trochę spokojniej. Dobrego dnia.